Kościele jest niebezpieczeństwo, które stało się udziałem i narodu żydowskiego, i Kościoła powszechnego, który widzimy tutaj wokół nas. To niebezpieczeństwo to nasza niezależność i nasza bierna religijność. To taka dziwna postawa, w której dla własnego komfortu sami decydujemy, że tylko duchowni, przywódcy bądź liderzy z Kościoła mają zadania i obowiązek służby. To oni mają obowiązek ewangelizacji. W Oazie wierzymy, że Pan Jezus miał coś innego na myśli. Ewangelia Jana 17:18. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak ja ich posłałem na świat. Zastanówmy się, czy Jezus wiedział, po co został posłany? Co On z tym zrobił? Czy On miał prawo wyboru, czy był tylko niewolnikiem decyzji Ojca? Oczywiście On wiedział, że został posłany i wiele razy to nawet wyrażał, ale nie tylko mówił. Całe Jego życie można było w Jego życiu oglądać to, że On został posłany. Jezus nie był niewolnikiem decyzji czy woli Ojca, On ją poznał i dlatego podejmował decyzje, bo wiedział, że one podobają się Bogu więcej. On wiedział, że one są dobre. A o kim myślał, kiedy mówił, ich posłałem na świat? Pamiętajmy, co powiedział też dalej, 19 werset 17 rozdziału. I za nich poświęcam siebie samego, aby ich życie również było poświęcone, albo w innym przesłaniu, oddane prawdzie. Przyznacie, że nie dotyczy to tylko pastora, starszych czy liderów tego kościoła. Dotyczy nas wszystkich. Za nas wszystkich Pan oddał swoje życie. Poświęcił swoje życie. Paweł pisze w liście do Rzymian 11:29. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Jeżeli posłał, to i powołał. A ta decyzja jest nieodwołalna. Kochani, ten orzeł, oprę się na tym obrazie, ma dwa silne skrzydła. Walka ludzi z siłami ciemności odbywa się nie tylko na nabożeństwach, ale w każdym miejscu, i tam są potrzebni sędziowie, którzy znają zasady komisarza Jezusa. Skała, na której Jezus buduje swój kościół, będzie piaskiem, jeżeli nie będzie utworzona z połączonych kamieni, które On ma moc dopasowywać. Kamieni, każdego z was. Każda jednostka jest ważna. Każda jednostka może w tym uczestniczyć. Jeżeli nasze niedzielne zgromadzenia to będzie jedyna forma, którą ludzie mogą poznać w kościele naszym, choćby zielonoświątkowym, to jako goście na pierwszym swoim nabożeństwie zobaczą tylko, jak my, w cudzysłowie, inaczej umiemy uprawiać religię. Będą tak samo zdziwieni, jak ja na pierwszym naszym spotkaniu. Te doznania będą zazwyczaj emocjonalne, zmysłowe i niestety później szybko ostygną. Obecność Jezusa na takim spotkaniu może sprawić, że przyjdą ponownie, ale nawet podczas najbardziej charyzmatycznych spotkań trudno im będzie doświadczyć, czym jest autentyczny Kościół, bo oni nie będą mieli możliwości doświadczenia Jego relacji i miłości, która jest w Kościele. Tego, że Kościół i chrześcijaństwo to nie jest religia, jak nawet powszechnie się w naszym kraju o tym mówi, ale to jest prawdziwe życie, to jest pewien styl życia i to uzupełnia to drugie skrzydło, małe spotkania, otwarte drzwi. Ewangelia Jana 15, pierwszy, drugi werset, słowa Jezusa. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem.
każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. I dwie krótkie historie. Historia Nikodema. Ewangelia Jana, 3:1-7. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, zwróćcie uwagę na to sformułowanie. Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Przyznacie, że to trochę dziwna odpowiedź na stwierdzenie Nikodema. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Nikodem był uznanym nauczycielem w Izraelu i nagle usłyszał od Jezusa, że to nie wystarczy, aby wejść do Królestwa Niebieskiego. Że jeszcze powinien coś zrobić, że musi się narodzić na nowo. Przez swoją pozycję uważał, że on już nic nie musi. Był przecież nauczycielem, faryzeuszem. Ale Jezus kilkoma słowami zaledwie spowodował, że Nikodem miał problem. Jaki? Po pierwsze, był już wtedy przecież nauczycielem, znawcą zakonu. A Jezus wypowiada słowa tak, jakby Nikodem w ogóle nie znał Bożej woli. Jezus dotyka jego ego. Można powiedzieć, Nikodem mógł to odebrać jako brak szacunku w stosunku do swojej osoby. A to jest w ogóle problem dla ludzi. A jak wiecie, szczególnie dla mężczyzn. Drugim problemem jest sama interpretacja słów Jezusa. Nikodem słowa odbiera bardzo dosłownie. Słucha uszami, podczas gdy Jezus chce, aby przestał słuchać swoimi zmysłami, a zaczął słuchać szerzej, zaczął słuchać swoim sercem. Pan Jezus przedstawia pewien obraz. Tak jak tu, na tym nabożeństwie były przedstawiane pewne obrazy. Dla Nikodema jednak to, czego dotykał, co miał już poukładane w myślach, było wszystkim, czego należało się trzymać. Bóg chciał jego serce i jego myśli skierować na Boże obietnice i zachęcić go do czynnego działania. Trzeci problem to strefa komfortu. Nikodem nie chciał jej opuścić. Nowe rzeczy zawsze wzbudzają w nas niepewność. Ludzie zachowawczo wolą zawsze pozostać w swoim miejscu, w tym, w którym są. W efekcie, w pewnym stopniu religijna i zachowawcza postawa Nikodema była może jak nie odcięta, ale jak odłamana gałązka latorośli. Nie uwolniła Bożego cudu nad jego życiem. Przynajmniej o tym nie czytamy w Biblii. Wiecie, i pierwszy, drugi i trzeci problem dotyczy także współczesnego Kościoła. Stabilność i komfort, którą sobie wybudujemy, czy którą sobie tworzymy, zamyka na tą naszą otwartość na nowe Boże wskazówki. Wiele rzeczy odrzucamy, bo nam nie pasują, bądź nie są wygodne do naszego dotychczasowego sposobu myślenia. Nowe obrazy mają jednak poruszyć nasze serca. Mają poruszyć naszą świadomość, mają wywołać nasze działanie i podjęcie naszych decyzji. I druga historia. Uzdrowienie sługi setnika
Mamy ją opisaną w Ewangelii Mateusza 8, 5, 13 i Łukasza 7, 1, 10. Przeczytamy z Ewangelii Mateusza 8, 5 do 13. A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. Odpowiadając, setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona sługa mój. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy i mówię temu: idź, a idzie. Innemu zaś: przyjdź, a przychodzi. I słudze swemu: czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. I 13 werset. I rzekł Jezus do setnika: idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Setnik. Żołnierz rzymski, wyszkolony, mający jakąś władzę, ale cały czas poganin. I on zwraca się do Jezusa, aby ten uzdrowił jego sługę. Ale jego postawa wobec Jezusa jest pełna zaufania, pokoju i wiary. Cokolwiek Jezus powie, on wykona. Wierzy w moc jego słów. To są niesamowite słowa wypowiedziane przez osobę, która nie była z jego grona, nawet nie Żyda. Myślę, że warto na tym miejscu, aby każdy na tym miejscu zadał sobie dzisiaj pytanie. A właściwie to dlaczego nie? Dlaczego ja nie mógłbym być częścią tego drugiego silnego skrzydła? Dlaczego ja nie mógłbym być częścią tych małych spotkań? Czasami w naszym zborze słyszymy takie wyrażenia. Jestem za stary na nowe rzeczy. Grupy już były, to nie działa. Nie lubię otwierać się przed innymi ludźmi. Nie mam czasu. Nie muszę przecież brać udziału w małych społecznościach, aby być chrześcijaninem. Kochani, za większością tych słów stoi niepewność, może nawet jakiś strach. Niskie poczucie wartości, może zmęczenie, a może właśnie niezależność. Ale każdy z nas w momencie, kiedy podejmował decyzję, że chce pójść na takie spotkanie, złożył coś ze swojej niezależności na Bożym ołtarzu. Wiecie, Bóg to kocha i szanuje. Jezus zawsze jest dżentelmenem. On nigdy niczego nie wymuszał. On wyraźnie powiedział, że jego owce idą za nim, bo znają jego głos. Drugi list do Koryntian, 3 rozdział od 3 wersetu. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga Żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach ludzkich serc. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Każda gałązka wymaga pielęgnacji i oczyszczenia. Chcę ci zadać pytanie, czy chcesz poddać się temu procesowi? Może pomyśl, co stoi na przeszkodzie. Co stoi na przeszkodzie
aby zaczęło się coś nowego. Teraz jesteś ty i twój Bóg. On widzi twoje myśli. To jest rozmowa między tobą a Nim. Co stoi na przeszkodzie? Albo inaczej, a właściwie to dlaczego nie?